Cześć, witajcie, z tej strony Adrian, a to jest odcinek 8 z serii Luchynka, które zostały w gospodarstwo. Jesteśmy naszym John Deere 7430, naszą presą Vicona z poprzedniego odcinka. Będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy, czyli tamte pole sobie spresowaliśmy, a te jeszcze nie. Więc odpalamy sobie dźwięki. Będziemy sobie presować. Jeszcze głośniej. O, coś w tym stylu. Się muszę z tej strony sobie podjechać, żeby wszystko dobrze widzieć. No z tamtej strony jest taka jakby ściana. No i tak. Dobra, pierwszą beleczkę sobie już wyrzucamy. No myślę, że tych belek trochę tutaj narobimy. Z tamtego małego pola było ich aż 8, więc tego powinno być około 30. Tak mi się wydaje. No, ten odcinek też nie będzie specjalnie długi, myślę, że z 20 minut chyba, jak nie więcej. Właściwie co chwilę będą te belki wylatywały, to czy dłużej wszystko zajmie te rozładowywanie prasy niż samopresowanie. Więc ciekawszego tematu myślę, że bekowy odcinek z niedzieli wam mile przypadł do gustu. Naprawdę Kodak rozwalił system. Było bardzo sympatycznie, śmiesznie. W czwórkę żeśmy sobie rozmawiali. Tam Kodak był, Demati i Silu. Pozdrawiam ekipę. Na razie tak sobie muszę spontanicznie to nagrać. Nadal w niedzielę. Więc nie chciało mi się wbijać na testa i kogoś tam zapraszać na spontanie, więc tak już było. Jestem singlem tutaj teraz. Właśnie cały czas byłem tutaj sam na tej serii, tylko akurat na tesie. Nie chciało mi się wbijać i patrzeć, czy ktoś może będzie, czy ktoś nie, czy kogoś zapraszać. Za dużo byłoby z tym zachodu. O Jezu, z samego lusa już będzie z 5 belek, albo i więcej. Kostkową poszłoby to o wiele szybciej, ale jak już lecę tą, to już lecimy tą, nie? Nie będę specjalnie na jedno pole kupywał presy kostkowej, bo by się to nie opłacało. Pieniędzy mam tylko 2 300 000, więc troszkę tak bankowo jest ich nie za dużo. Dobra, teraz muszę aż tam na sam początek, więc rura, ogień, jeszcze rzepak, jeszcze nawet żniwo zacząłem, będzie może 10 odcinek, będę dopiero żniwa zaczynał. Bo w następnym odcinku będziemy sobie te belki zbierać. O Jezu, tu są aż 2? Nie, inaczej. Pamiętam, jak to zgrabiałem, więc jest to inaczej zrobione. Dobra. Miło, sympatycznie odpalamy, opuszczamy i lecimy. Presa fajna, John Deere fajny, wszystko idzie z drugiej strony. Okej. Wszystko ładnie, pięknie tutaj działa. Dobra, cofamy teraz. Oj, za bardzo się zadałem z tą presą. One się tutaj ładnie wyrobimy. Pyk, pyk, pyk. I lecimy dalej. Z naszą robotą na dzisiaj. Bo raczej w tym odcinku nic innego nie będziemy robić. Tylko będziemy presować siano. Nie mogłem złapać słowa dobrego. Więc to będziemy w tym danym odcinku wykonywać taką czynność. Następnie będziemy te belki zbierać. A może w następnym będę układał, chyba że będę zbierał, a na drugi dzień będzie odcinek z układania tego jakoś, bo fajnie by było zrobić coś takiego, więcej tych odcinków narobić z tej serii. I może przy 10, 11 odcinku zaczniemy robić żniwa, żeby te serie tak cały czas o tych żniwach nie były. No to tak. Przechodząc do tematu, dostałem kolejną mapę na testy, którą będziecie mogli sobie zobaczyć prezentację tej mapy w poniedziałek dnia 23 października o godzinie 16 na moim kanale. Mapa wykonana przez Foxa.pl i Kamila729 w tym stylu. Tam może ich znacie, tam będziecie miały wymagania, na kiedy ta mapa wyjdzie. Ona chyba nie jest jeszcze w wersji finalnej, więc jeszcze wiele do poprawki, żebyście tam
się nie kłócili, że mapa na tyle i tyle wychodzi, a jeszcze nie jest do końca wykonana perfekcyjnie. Więc żeby nie było żadnych obligacji, nie, obligacja to jest w ogóle inne słowo, inne znaczenie, żeby nie było żadnych niedomówień czy coś w tym stylu, więc mapa chyba nie jest jeszcze w pełni wykonana. Ja tam od każdej prezentacji wezmę sobie 100 subów, więc tam mapa od mojej sumki subów, nie wiem, może na ileś tam subów u mnie wyjdzie też. Jakoś tam sobie od chłopaków jakoś to wydzierżawię za prezentację, jakieś tam inne rzeczy. Tak to zrobimy. Więc przechodźmy dalej do presowania. Nie no, mile by było, żeby mi tak pozwolili zrobić, bo fajnie by było troszkę też ten kanał rozwinąć w tej dziedzinie. Okej, lecimy dalej. Tych belek naprawdę będzie tutaj opór. Nie wiem jak to tam z przodu wygląda. Myślę, że jest koniec tego lusa. A ile tu jeszcze zostało? 3, 4. Jeszcze w środku są, matko święta, jeszcze kupa. Kupa pracy tu jeszcze jest. Ja wolę sobie poza kabiną presować, bo mam wygląd na całą pracę tutaj, wszystko pod widokiem, więc tak sobie pozwolicie, będę presował. Tak mi jest wygodniej. Ewentualnie też trochę w kabinie pojeżdżę, żeby nie było takich niedomówień. Znowu te słowo użyłem. Dobra, dobra. Tutaj naprawdę dużo jest tego prasowania. O wiele dłuższy będzie ten materiał niż pozostałe. Chyba. Dobra, lecimy dalej. Troszkę brudny ten John Deere, ale sobie go umyjemy. Wszystko sobie wyczyścimy przed żniwami. Na razie będę go jeszcze nie będę mył, bo umyję go dopiero po, jak bierzemy te belki i w ogóle. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko ładnie, hydraulicznie pracuje. Jutro szkoła do 15. Akurat zrobię lekcję, udostępnię wam ten film i dalej do nauki. Taki ten żywot jest. Tak to się tu funkcjonuje. Teraz mamy godzinę 19. Po 19 jakoś jest chyba po 19. Jest to godzina już wieczorna. Chyba. Ujej, to ja będę musiał się tutaj manewrować. Okej, udało się. Pyk, pyk, pyk. No, tutaj mamy wszystko zrobione. Puszczamy i lecimy dalej. Nie no, fajna prasa jest. Mi się ogólnie, szczególnie te maszynki podobają. Ładnie tam się odwzorowują, ładnie nałożone tekstury. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Chociaż tutaj bezmyślność kierowcy i zahaczyłem belkę. Super. Tutaj muszę znowu pomanewrować poza kabiną, pomalutku. Na te zakręty są takie właśnie troszkę utrudniające tą robotę. Na serio, ten materiał będzie dosyć długi. Mogłem sobie faktycznie kogoś wziąć. Ale już, jak mówiłem, dużo z tym zabiegu jest. Tam. Jak już wiecie, może założyłem swój team. Będzie się. Tylko na razie z Sealem tak sobie pogrywa. Pogadamy coś tam. Ogólnie jeszcze tam siedzę sobie z chłopakami tam. Od Kodaka tam ogólnie tak jakoś spoko leci, jakoś ziomki fajne są. Miło się sympatycznie z nimi rozmawia. Pozdrawiam tych głupków, ziomeczków, śmieszków, Polasia, wielkiego kumpla Kodaka. Nie no, ogólnie spoko był. Miła niedziela, sympatycznie spędzona. A
jakaś pogawędka, zawsze dzisiaj TLC leci. Tak, dla tych, co nie wiedzą, taka gala WWE październikowa. TLC, czyli Tables, Ladders and Chairs, czyli stoły, drabiny, krzesła, czyli ogólnie walki z użyciem tych trzech rzeczy. Będzie się mile oglądało, tylko szkoda, że nie będzie Romana Reignsa, ponieważ ma zapalenie spojówek czy coś w tym stylu. Ja na razie tego unikam, bo u mnie w rodzinie właśnie też to jest. Wszyscy w domu to mieli, tylko nie ja. Więc mogę to mieć, mogę tego nie mieć. Lepiej, żebym tego nie miał, bo naprawdę jest to ciężko. Ciężkie to naprawdę jest. Naprawdę jest to ciężki orzech do zgryzienia. Nie polecam. Widzę to po zachowaniu tutaj. Ile to leków, tam tych kropel, wszystkiego, tak to tam boli trochę. Więc lepiej być zdrowym i nie zlekać na jakieś inne choroby. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, naprawdę dużo tego tutaj będzie. Troszkę już ponagrywaliśmy, naprawdę dużo. Dobra. Jeszcze jedna belka tu będzie? Czy jeszcze nie? Nie, będzie jeszcze jedna belka. Dobra. Cofamy. Wyładowujemy i lecimy dalej. Kurczę, strasznie dużo tego tutaj jest. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak presowania dużo. Dobra. Lecimy dalej. Troszkę może w kabinie. Okej. Nie mam już właśnie tematu, z którym mógłbym tak porozmawiać z wami. Ciężko mi coś wybrać. Nic mi nie przychodzi do głowy ciekawego. Właściwie dzisiaj już dużo materiałów nagrałem, aż 3 odcinki. Niedziela, poniedziałek, wtorek. Jeszcze coś na środę, ale nie, no to już raczej nie dzisiaj. Może w poniedziałek, bo w środę, nie, bo wtorek wracam o 16 ze szkoły, więc mi tak trochę nie odpowiada. Tym bardziej, że w środę mam jakiś sprawdzian, jeszcze kartkówkę z biologii, więc jest to uciążliwy przedmiot na mnie, naprawdę. Nie lubię tego przedmiotu, ciężko mi się z niego uczy. Nie każdy przedmiot muszę lubić. Raczej chyba nie znam takiej osoby, która lubi każdy przedmiot i z każdego przedmiotu się uczy na tyle z tego, co najlepszego umie. Chyba nie znam takiej osoby. Żeby teraz kogoś nie obrazić, ale ja po prostu nie jestem taki. Dobra, już jest coraz mniej tego. Coraz mniej na szczęście. Oj, tutaj chyba też zahaczę. A, nie zahaczyłem, ekspert. Ekspert od presowania dzisiaj ze mnie będzie. No, ładnie wszystko idzie. Ogólnie, o nie, teraz muszę pomanewrować poza kabiną. Za daleko. Ogólnie sobie później, jak skończymy presować, sprawdzę sobie statystyki, ile tam wyszło tych belek, wszystkich. Myślę, że trochę i będzie, naprawdę. Dobrze, że nie presowałem całego pola, bo pół było oczywiście na trawę zwykłą. Zbierałem ją przyczepą samozbierającą.
Dlatego jest tylko pół na belki. Tak sobie to podzieliłem, bo nie chciałem oczywiście całego zrobić na... No na... wiecie o co chodzi, no. Na trawę. Ani też na belki. Więc sobie to tak podzieliłem. Oho, ktoś się dobija do drzwi. Dobra, wpuszczę gościa. Chodź tu, Kalolo. Chcesz na wizję? Chodź na wizję, chodź. Teraz nagrywam. Dobra, już jest ten konkubent, nie wbił. Więc lecimy dalej, kończymy ten odcinek, bo już się dobijają. Już się dobijają. Więc tempo. Dobra. Szybko tutaj na ten lusik. I kończymy ten obszerny materiał chyba. Dobra. Nie, jeszcze chyba z dwie belki będą aż. Naprawdę, będzie jeszcze tego dużo. Dobra, lecimy po ostatnią belkę chyba. To już będzie chyba ostatnia belka, chyba że już nie starczy. Nie będzie już siana. Nie, już nie będzie belki chyba. Nie, nie będzie, więc tym akcentem kończymy nasz dzisiejsze zmagania z presowaniem. Na koniec sprawdzimy te statystyki. I zrobiliśmy 40 belek trawy. Więc dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Zapraszam do subskrypcji kanału, łapki w górę, pozytywnego komentarza. Pozdrawiam, cześć.